chłopcy wrócili do szkoły? Jak się już zaklimatyzowali w szkole? Słuchaj, no więc dla nas zawsze ten wrzesień to jest taki moment, kiedy wszystko musimy logistycznie poukładać, bo to nie jest tylko szkoła, to są zajęcia pozalekcyjne. Hiszpański, tutaj łacina, tak, my w tym roku rozpoczęliśmy hiszpański, rozpoczęliśmy łacinę, powrót do angielskiego, piłka nożna, ale pracownia, bo nie chodzą do pracowni sztuk plastycznych. Ale my nie jesteśmy osobami, które strasznie naciskają, żeby dzieci miały bardzo dużo zajęć, ale już wrócili, bardzo się ucieszyli, już za nami są pierwsze wizyty kolegów na nocowanie. Radosław akurat w ten weekend, patrz, musiał wyjechać na mecz i ja z hordą tych dzieci sama w tym domu. Jeszcze... Wspierałem. Tak, bo ja już telefonicznie cały czas radził, słuchaj, bo to wiesz jak to jest, mamo, popcorn. Mamo, jestem głodny. I oni jakoś nigdy nie są głodni jednocześnie, wiesz? Oni są zawsze głodni, każdy w innym momencie. Ale koledzy naszych synów są bardzo mili i naprawdę to jest dla nas duża przyjemność. Ja uwielbiam dom, w którym dużo się dzieje, w którym dzieci biegają, psy szczekają i... I ptaszki śpiewają. I ptaszki śpiewają, bo mamy ptaszki teraz. Bo były buldoszki, teraz są dodatkowo ptaszki. Mewki japońskie, tak. Bardzo, bardzo nam się podoba. Chłopcy kochają? Najbardziej buldoszki, ja najbardziej te ptaszki.